Cześć moi drodzy. Dzisiejszy Kaś wyjaśnia będzie chyba najbliższy tak zwanemu chłopskiemu rozumowi od bardzo dawna, ponieważ postawione przede mną zadanie okazało się znacznie trudniejsze niż początkowo sądziłem. A potem okazało się, że może rzeczywiście nie było aż tak ciężkie, tylko po prostu trzeba było na ten chłopski rozum to wziąć. A będziemy rozmawiać o żarówkach i gwintach do tychże żarówek, odpowiadając na pytanie, czemu do cholery jest ich tak dużo. Zapraszam. Każdy z Was najpewniej zna taki zestaw. Tutaj mamy gniazdo żarówki, a tutaj mamy żarówkę z gwintem E27. Najpopularniejszy gwint, który jeszcze kilkanaście lat temu był chyba w każdym domu i mieszkaniu w Polsce. Dzisiaj jest już tym trochę inaczej. Ja sam mam takie żarówki już tylko w jednym pomieszczeniu w mieszkaniu. Natomiast co się stało, że z takiego bardzo fajnego systemu, który był wszędzie powszechnie dostępny, nagle zrobiło się tych żarówek i tych gniazd i tych gwintów strasznie dużo i teraz idziesz do sklepu i nie wiesz, co musisz wybrać, jaką kupić. Do każdego pomieszczenia możesz mieć inną, są jakieś halogenowe, LEDowe, jakieś na nóżkach z pinami, z mniejszymi, większymi gwintami, a kiedyś tylko o, zakręciłem i było. No to zacznijmy od tego, że to rozwiązanie ma już ponad 140 lat. Zostało patentowane w 1881 roku przez Thomasa Edisona. Nazwa E w gwincie E27 i w każdym innym E10, E30 i tak dalej oznacza właśnie nazwisko wynalazcy tego gwintu, czyli Thomasa Edisona. Wszyscy powinniśmy wiedzieć, że Edison nie wynalazł żarówki, tylko właśnie jest wynalazcą gwintu. Żarówkę wynaleziono wcześniej, jeszcze przed Thomasem Edisonem. I tak 140 lat to kawał czasu, sam nie pamiętam dokładnie co robiłem 140 lat temu, więc przez ten cały okres różni wynalazcy mogli wpadać na różne pomysły, a technologia poszła do przodu, a my dalej używamy tych samych gwintów i tych samych żarówek, z tym, że zaczęliśmy też używać innych. Dlaczego? Ponieważ różne żarówki mają różne zastosowania. Kiedyś oświetlaliśmy nimi mieszkania, ulice. Większe gwinty miały większą moc, więcej prądu przez nie przepływało, co jest logiczne. Nie potrzebujemy na przykład do latarki wkładać żarówki, która ma 200 W i działa na 230 V. To w zasadzie byłoby zbyteczne i raczej mało prawdopodobne, żeby nam się to udało. Dlatego też mniejsze gwinty, takie jak E10, stosuje się w latarkach i są one dostosowane do przepływu prądu, który możemy wygenerować z baterii. W takich właśnie latarkach. Większe gwinty, takie jak są zastosowane na przykład w latarniach ulicznych, chociaż teraz są one wymieniane już na energooszczędne czy też LEDowe oświetlenie, no to też oferowały możliwość przepływania prądu o większej mocy. Z tym, że jeżeli spojrzymy sobie na taką oprawkę, to zobaczymy, że po pierwsze, ta żarówka do najmniejszych żarówek nie należy. Najprawdopodobniej widzieliście mniejsze żarówki LEDy oświetlenia. Jeżeli chcielibyście oświetlić piekarnik chociażby, no to taka żarówka się raczej do tego nie nada, albo lodówkę. Ten trzonek też nie jest wcale taki najmniejszy, więc w pewnym momencie naukowcy, czy odkrywcy, inżynierowie, tworząc nowe oświetlenia, typu oświetlenie halogenowe, doszli do wniosku, że żarówkę, czy też nie żarówkę, lampę można zminiaturyzować. No i wtedy, jeżeli mielibyśmy taką małą, a świecącą podobnie do takiej żarówki, lampę, nie potrzebowalibyśmy tak dużych gwintów. Stąd też pomysł na to, żeby w różnych zastosowaniach, czyli na przykład w samochodach, w lodówkach, w piekarnikach, w sprzętach, które mamy, przecież diody LEDowe świecą nam na przykład w komputerze, w telewizorze, na routerze, na jakichkolwiek innych urządzeniach, na pilocie do telewizora, zastosowanie jakichkolwiek dużych gwintów miałoby tam najmniejszy sens. No i jak to na świecie bywa, wszystkie zastosowania, które najpierw są wprowadzane do przemysłu, do wojska i do stacji kosmicznych, później stara się zaadaptować do warunków domowych, stąd też mamy chociażby mikrofalówki, które były przecież technologią wojskową i na tej samej zasadzie różne gniazda, różne styki, różne gwinty zaczęły być też adaptowane do rozwiązań w naszych domach. I pierwsza myśl, dlaczego jest tak dużo tych styków i gwintów, może być taka, że no nie chcielibyśmy wkładać żarówek o różnych specyfikacjach do gniazd, które oferują różny prąd. No to byłoby logiczne.
Z tym, że nie do końca tak jest. Mamy takie gwinty dla lamp halogenowych, jak chociażby MR16 czy MR11, które umożliwiają tam włożenie żarówki zarówno 12, jak i 230-woltowej. I okej, jeżeli włożymy żarówkę 12-woltową pod 230 V, no to może stać się krzywda, a w najlepszym wypadku po prostu wywali nam korki. No i twórcy takiego gwintu nie pomyśleli, takiego styku nie pomyśleli o tym, że może warto byłoby zrobić jednak różne styki dla różnych woltaży, bo w innym wypadku może się to skończyć niebezpiecznie. I tak obecnie na rynku mamy co najmniej kilkanaście różnych styków, jeżeli chcemy kupić żarówkę tylko i wyłącznie do naszego domu. Jeżeli myślimy o żarówkach jakichś przemysłowych, technicznych, no to robi się tego naprawdę, naprawdę ogrom. I w tym całym chaosie regulacji na razie nie ma. Być może jeżeli Unia Europejska zajęłaby się stykami żarówek tak samo jak zajęła się gniazdami i wtyczkami USB w naszych smartfonach, to być może zunifikowalibyśmy tą jakość, ponieważ rzeczywiście różne styki mają różne wymiary, rozmiary, pasują do różnych obudów, niektóre są mniejsze, niektóre są większe i rzeczywiście jeżeli chcielibyśmy oświetlać naprawdę małe obiekty, chcielibyśmy, żeby małe obiekty świeciły, nie możemy zastosować większych gwintów. Natomiast wciąż znajduje się na rynku bardzo dużo styków, bardzo dużo gwintów, bardzo dużo gniazd, które mają bardzo podobne rozmiary, a mimo tego różnią się od siebie i w sklepie, kiedy chodzimy między półkami, wybieramy żarówki, musimy błądzić, czytać, zastanawiać się, a do tego później wybierać, czy przypadkiem nie kupiliśmy żarówki 12-woltowej, jeżeli chcemy ją podłączyć do 230 V. Tak więc prostej odpowiedzi na pytanie, dlaczego jest tak dużo różnych żarówek i dlaczego musimy tak dużo czytać, nie ma, poza tym, że minęło 140 lat od wynalezienia tego i różni producenci w różnych urządzeniach stosowali różne rozwiązania i te wszystkie różne rozwiązania następnie w różny sposób zostały zaadoptowane do naszych domów. Dziękuję, że byliście ze mną. Do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć.